Ostatnim przystankiem w dziale Technika jest Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Żywe dlatego, że każdy zwiedzający na własne oczy może zobaczyć, jak powstaje porcelana. Możemy tu oglądać współczesne wyroby ćmielowskiej porcelany figuralnej. Rozmaite formy i wzory wprawiają w osłupienie. Wśród najcenniejszych świętokrzyskich zabytków sakralnych znajduje się zespół kościelno-klasztorny Ojców Cystersów w Wąchocku. W skład kompleksu wchodzą krużganki, kapitularz, karcer, fraternia, refektarz oraz kościół klasztorny. Kościół zbudowany jest w stylu romańskim z domieszką gotyckich dobudówek. W nawie głównej umieszczony jest prospekt organowy z XVII wieku. W zabudowaniach klasztoru mieści się Muzeum Księdza Ślusarczyka z bogatymi zbiorami pamiątek narodowo-militarnych z czasów powstań narodowych i wojen światowych. W Opatowie mieści się również kompleks budynków klasztornych Ojców Bernardynów. Klasztor silnie wpisał się w rys historyczny miasta. Przetrwał on najazd Tatarów, powstania oraz obie wojny światowe. Kościół klasztorny jest budowlą barokową. Na rokokowym ołtarzu głównym z XVIII wieku znajdują się obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Wniebowzięcia oraz rzeźby świętego Piotra z Alkantary i świętego Bonaventury, wykonane przez Macieja Polejowskiego. Kolegiata świętego Marcina w Opatowie wykonana została w stylu romańskim. U wejścia wznoszą się dwie wyniosłe wieże. Wnętrze kościoła pokryte jest polichromią barokową. Ściany zdobią malowidła historyczno-batalistyczne. Wśród opatowskich zabytków znajduje się gotycki kościół pod wezwaniem świętego Idziego w Ptkanowie. Można domniemywać, że mógł być on wzniesiony przez templariuszy w XII wieku. Otaczający teren mur ze strzelnicami wskazuje na obronny charakter budowli.
Pielgrzymi z całej Polski odnajdą tu także miejsca, których historia wspomina o cudach i nawiedzeniach. Czarna. To tu od przełomu XVI i XVII wieku kultywowana jest Matka Boska, która ukazała się na krzaku jałowca robotnikom pracującym przy wypalaniu węgla drzewnego. Z początku okoliczni mieszkańcy postawili kapliczkę upamiętniającą to wydarzenie. Gdy liczba pielgrzymów wzrosła, postanowiono wybudować kościół, którego fundatorką była Izabela Małachowska. W ten oto sposób powstało sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Równie ciekawy obiekt sakralny znajduje się w okolicach Starachowic. Historia sanktuarium w Chałkowie sięga czasów, kiedy katecheza głoszona przez księdza Czesława Wale odbywała się w gospodarczej szopie z dziurawym dachem. Wiara i uporczywość księdza pozwoliły mu zbudować w Chałkowie kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Świętokrzyskie także ma swoją ostrą bramę. Znajduje się ona w Skarżysku Kamiennej. Powstała w wyniku starań mieszkańców, którzy utracili możliwość kontaktu z najbliższymi w Wilnie. Tęsknota sprawiła, że na pustym placu powstała kaplica, w której schronienie znalazła Matka Boża Ostrobramska, zwana też przez mieszkańców miłosierną patronką ich miasta. Równie piękna architektura świecka odkrywa przed nami swoje tajemnice. Do dziś, choć w części, zachował się klasycystyczny zespół parkowo-pałacowy w Końskich. Jego budowę zapoczątkował kanclerz wielki koronny Jan Małachowski. Na szczególną uwagę odwiedzających zasługują skrzydła pałacowe wraz z pawilonami, glorietta, świątynia grecka oraz oranżeria egipska. Podziemna trasa turystyczna to zespół dawnych piwnic kupieckich pod kamienicami dawnego rynku.